No dobrze, to byłoby tyle. Mark Wieczorek, proszę się, proszę nie być, nie ulec temu złudzeniu, że to Polak, to Amerykanin. Ale jakieś korzenie pewnie. Biegu mamy z Asaki Plagata między innymi. No i to jest jeden z faworytów tego biegu. No, dla nas to będzie, Artur, czas, żeby podsumować to, co wydarzyło się dzisiaj podczas meetingu diamentowej ligi. Przede wszystkim fantastycznie w tych konkurencjach biegowych spisywali nam się zawodnicy i zawodniczki. Te pierwsze trzy dystanse z najlepszymi rezultatami na świecie. Bieg pań na 100 metrów, rewelacja. Doskonały wynik, również Karmelita Jeter pokazała, że jest naprawdę w wybornej formie. Odebrała Weronice Campbell-Brown najlepszy rezultat na świecie. Przypomnę, że ten wynik od dzisiaj wynosi 10 sekund 70 setnych. Wiatr prawidłowy, 2 metry na sekundę i wynik może być uznany. Na 100 metrów mężczyzn, świetny wynik Jamajczyka Steve'a Mullingsa. 9,80 to również najlepszy wynik. Bardzo szybki bieg, bardzo szybka 100 metrów. No i jeszcze bieg David Oliver. Trzeba o tym powiedzieć. Zwycięstwo nad Liu Xiangiem także jest fantastycznym rezultatem. 12,94. Schodzi poniżej 13 sekund. Po raz pierwszy w tym sezonie Amerykanin David Oliver. No i mamy zwycięstwo Anny Rogowskiej, naszej szkarki między innymi z Fabianą Murer, ze Swietłaną Fiofanową. Pierwszy start Ani w tym roku, 4,68 m, chociaż co innego mieliśmy na ekranach, ale to naprawdę bardzo, bardzo udany początek. Przypomnę, że Ania przebywała w Stanach Zjednoczonych na zgrupowaniu wspólnie ze swoim trenerem i mężem Jackiem Torlińskim od 15 maja i zakończyli ten 3-tygodniowy pobyt właśnie z zawodami w Eugene. Skończyło się 4,68 m. Automatycznie Polka wskoczyła na pierwsze miejsce rankingu i teraz może spokojnie wracać do kraju i koncentrować się na dalszych startach w meetingach diamentowej ligi i również innych zawodach między innymi tych stanowych. Z tych konkurencji, których Państwo nie widzieli, Szkoda Szczepniczek, Barbara Szkotakowa, trzecie miejsce z wynikiem 64,87, Maria Bakumowa, miejsce drugie 65,30 i Niemka Kristina Overkvull wygrywa. Chyba robiąc małą niespodziankę, przesuwając się na pierwszą lokatę wśród tej wielkiej trójki oszczepniczek z wynikiem, rezultatem 65,48. Świetne zawody w skoku z dwóch mężczyzn, Raoul Spank, Niemiec. 2,32 m. Andrzej Silnow wraca. Wraca po kontuzji Achillesa, ścięgna Achillesa, również bardzo wysoko, najwyżej w tym sezonie 2,32 m. I reprezentant gospodarzy Jesse Williams, również 2,32 m. Spora niespodzianka, może nie, niespodzianka. Iwan Puchow 2,29 w trzeciej próbie po 2,32 w Ostrawie i zwycięstwie na tym meetingu. Mała, lekka obniżka formy, ale to początek sezonu i przypadku skoczków zwyż naprawdę może się jeszcze bardzo, bardzo wiele zdarzyć. No ja tak Kenijczyków w wyścigu na mile w tej chwili na prowadzenie i teraz Artur poniósł rzędem temu, kto oceni ich, ale zobacz, mają inne obuwie. Pamiętasz, mieliśmy bieg, gdzie oni mieli jednakowe stroje, jednakowy kolor butów i trudno było zorientować się, który z nich jest kim, który z nich to faworyt jest. Asbel Kiprop, tutaj między innymi mistrz olimpijski z Pekinu, jest też także, jak już Państwu mówiłem, Silas Kiplagat, ostatnie okrążenie. A w tym roku najszybciej na jedną milę biegł Lalan Kiplagat, Kenijczyk. 3 minuty 58,26. Czy uda się poprawić ten wynik? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że uda się pobiec szybciej. Bardzo mocno tego biegu Endike, także wśród zawodników z czołówki Kiplagato, o którym już mówiłem, przesuwa się gdzieś w okolice czoła. Też mamy atak na te kenijskie pozycje. Marokańczyk chyba postanowił także spadać figla swoim największym rywalom. A więc w czasie na 1500 3 minuty 34,43 sekundy. No i zobaczmy, tutaj
wewnętrznej, próba ataku czy Kipla Gaty wygra ten bieg. Wszystko zostaje w rękach Kenijczyków, mimo jeszcze próby ze strony Amerykanina Russella Browna. Najlepszy wynik na świecie. Do Longa. Widzimy, że zwycięża Kenijczyk.